środę z hali Suwałki Arena wyruszył pierwszy transport z rzeczami, które na rzecz ludności ukraińskiej przekazali mieszkańcy Suwałk. To na początek 10 palet ze środkami czystości i higieny, pieluszkami, odzieżą na zmianę czy żywnością konserwowaną. Teraz te dary dzięki Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej trafią do magazynu wojewódzkiego w Białymstoku, a stamtąd na Ukrainę. To, co jest bardzo budujące, to odzew na apel związany ze zbiórką rzeczy dla uchodźców. Muszę powiedzieć, że te rzeczy, które trafiają do hali Suwałki Arena, czyli do tego naszego magazynu, to są w 90% nowe rzeczy, nie są to rzeczy używane, więc to jest bardzo pozytywne. Dzisiaj, będąc tam właśnie przy załadunku pierwszego z transportów, tylko przez kilka minut podjechały busy, dosłownie busy z transportami z lokalnych firm. Podjeżdżały również wczoraj, więc tutaj ten odzew suwalskich przedsiębiorców i ludzi również oczywiście prywatnych jest bardzo pozytywny i bardzo duży. Gotowe do transportu są również palety dla Tarnopola. Ja w imieniu prezydenta Suwałk pana Czesława Renkiewicza chciałbym ogromnie podziękować wszystkim mieszkańcom Suwałk, wszystkim firmom z Suwałk, które przekazują dary do hali Suwałki Arena. Jest to naprawdę budujące i pokazuje to, jak ogromne serce mają mieszkańcy, suwalscy przedsiębiorcy. Byłem tam, widziałem to na własne oczy. Są tu już dziesiątki palet gotowe do transportu. Przygotowane palety wyjadą z miasta jutro, po czym trafią do Mielca. Tam do darów, jakie napłynęły od mieszkańców miasta, samorząd suwalski dołoży zakupiony dla Tarnopola agregat prądotwórczy. Ta transza pomocy humanitarnej po przeładowaniu na ukraiński samochód pojedzie bezpośrednio do ludności zaprzyjaźnionego Tarnopola.